Tutaj także dochodziły do głosu pewnego rodzaju reminiscencje, wspomnienia z przeszłości. Stalin wiedział, że likwidacja owej kadry oficerskiej Wojska Polskiego sparaliżuje na zawsze szanse odbudowy oficerskiej kadry czy wyższej klasy oficerów, żołnierzy Wojska Polskiego. Postanowiono zatem usunąć ich spośród żyjących. Tym miejscem kaźni było kilka obozów, jak już wspomniałem wcześniej, w Związku Sowieckim. Ale mimo, że przetrzymywani w tych miejscach przez dłuższy czas znosili różnego rodzaju upokorzenia, łącznie z odruciem z ich epoletów, symboli władzy polskiej, orzełków, odznaczeń, dokumentów, usuwania tego, co łączyło ich z przeszłością, to jednak miejsce ich pochówku miały być inne miejsca w Związku Sowieckim. Jednym był z nich Katyń. To pojęcie, symbol. Pojęcie, które do tej pory streszcza całą hekatombę cierpień żołnierzy zniszczonych, usuniętych przez władze sowieckie. Wymordowano wówczas w tym miejscu i pochowano tam, w tych grobach zbiorowych, 4410 oficerów z obozu Kozielskiego. Umieszczano ich nad dołami, gdzie strzałem w tył głowy roztrzaskiwano czaszki, jak dziś można zobaczyć na tych wykopaliskach po ekshumacji. Te puste strzały właściwie na miejscu kładły trupem ofiary. Spychano ich do dołów, zasypywanych potem koparką i dopiero po latach, wskutek intensywnych starań władz polskich po ekshumacji, a wcześniej dzięki władzom niemieckim, udało się odnaleźć wiele symboli świadczących o ich tożsamości. Legitymacje, dowody osobiste, medaliki, odznaczenia wojskowe, listy od znajomych, od rodzin, od przyjaciół. To wszystko, co łączyło ich z przeszłością. Wiązano ich sznurem, już specjalnie przygotowanym, odcięty na równe odcinki. Narzucano im na głowy płaszcze wojskowe, szynele. I wówczas nad brzegiem dołów strzelano jednym strzałem w tył głowy. To jeden z miejsc pochówku. Inne, Charków. Tam wymordowano 3739 jeńców z obozu Starobielskiego. Zostali zakopani w zbiorowych mogiłach pod Charkowem w Piatichatkach. Rzecz ciekawa, jeśli dzisiaj odwiedzimy to miejsce kaźni, miejsce pochówku, usytuowane w lesie, na cmentarzu nie słychać śpiewu ptaków. Cały las rozbrzmiewa śpiewem ptaków, cmentarz pozostaje głuchy, milczący. Jakby miejsce wyklęte, jakby nawet przyroda sprzysięgła się w takim niemym żalu i w pewnej formie ekspiacji nad ową tragedią powołanych tam ludzi. Konwoje docierały wagonami do Charkowa, a ze stacji kolejowej samochodami do wewnętrznego więzienia i po identyfikacji również byli ci oficerowie, żołnierze rozstrzeliwani. Kolejne miejsce to Kalinin, obecnie poprzednio Twer. Tam wymordowano przeszło 6 tysięcy jeńców z obozu Ostaszowskiego. Konwoje były organizowane przez kilka tygodni. Ofiary mordu zostały zakopane pod Kalininem w miejscowości Miednoje w 20 zbiorowych grobach. Kolejne miejsce to Kijów. Wymordowano tam 3435 osób według danych dostępnych dzisiaj i pochowano ich w Bykowni. To tak zwana katyńska, ukraińska lista ofiar. I wreszcie Mińsk. Wymordowano tam 3870 osób według danych współczesnych. Ofiary zbrodni zakopano prawdopodobnie w Kuropatach. To tylko suche liczby, ale za nimi kryła się osobista tragedia tych ludzi. Tych, którzy do końca zostali wierni swemu sumieniu, swej ojczyźnie, swoim przełożonym i idei służbie wartościom. Tragedia ich polegała także na tym, że po śmierci
przez całe dziesięciolecia ten owion miała zmowa milczenia. Władze sowieckie siłą rzeczy nie były zainteresowane publikacją tego faktu, bo pokazałoby to ich rzeczywiste zamiary. Kiedy po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej w czerwcu roku 1941 Sikorski pytał Stalina o losy polskich jeńców w Rosji, ten odpowiadał kłamliwie i cynicznie, że nie ma ich w obozach rosyjskich. Prawdopodobnie rozbiegli się. Na dalsze pytania Sikorskiego, dokąd mieliby się rozbiec, Stalin wskazał Mandżurię. Ten cynizm połączony z arogancją Stalina nie miał w sobie równych w ówczesnych realiach. Na trop wpadli właściwie całkiem przypadkowo w roku 1941 w październiku polscy robotnicy przemysłowi pracujący w organizacji TOT. Odnaleźli oni pierwsze groby. Oczywiście w ślad za tym posunęły się dalsze prace poszukiwawcze. Niemcy skwapliwie wykorzystali tę sytuację, publikując fakt morderstwa zbiorowego na polskich oficerach. Radio Berlin nadało komunikat o tym wydarzeniu, który sparaliżował słuchaczy na całym świecie. Jednak ówczesne realia nie sprzyjały pójściu za prawdą. Władze alianckie, tak amerykańskie, jak też angielskie, sugerowały Polsce wyciszenie tej sytuacji. Premier Wielkiej Brytanii Churchill nalegał na Sikorskiego, aby zachowano spokój, dystans, aby nie drażnić Sowietów, bo przecież wojna się toczy i warto zachować sojuszników. To milczenie aliantów, sprzymierzeńców Polski, zdawałoby się, było bardzo znaczące. Prawda o Katyniu jednak nie wytrzymała z próby czasu, to znaczy przemogła i ową zmowę milczenia, i także próbę manipulacji. Koła zachodnie, polonijne, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych od samego początku publikowały ten fakt jako dowód niezbity o morderstwie, o zbrodni sowieckiej na Polakach. Publikowano więc książki na zachodzie Europy, w Stanach Zjednoczonych, budowano pomniki na przykład w Londynie czy w innych wolnych krajach, poza oczywiście blokiem państw sowieckich, także w Polsce. Mowa o Katyniu była zakazana, jakiekolwiek wzmianki napiętnowane. Dopiero pierestrojka i czas odwilży przyniosły pewną poprawę sytuacji. Dzisiaj możemy o tym mówić, możemy myśleć, możemy modlić się za te ofiary, możemy także stawiać pomniki, ale trzeba było wiele dziesięcioleci wytrwałej pracy u podstaw, jakimś, powiedzmy, całkiem wyciszeniu, aby nie umarła prawda o Katyniu. Czym dla nas dzisiaj jest to wydarzenie? Czy tylko historyczną jakąś informacją? Czy tylko jedną z dziesiątków dat, którymi karmiono nas w szkole i której warto ciągle poświęcać uwagę? Czym dla nas dzisiaj jest Katyń? Ta idea pamięci o rodakach zamordowanych przed dziesięcioleciem na wschodzie.